wszystkich ludziów, nie ludziów, tutaj Terlis, a to jest coś nietypowego, czyli poradnik, jak zainstalować grę od Codemaster, czyli nie R-Factor, nie żaden mod do F1 2013, F1 2014 od Codemasters. Za darmo i pełną wersję. Chociaż angielską to przynajmniej pełną wersję, no niestety nie ma jeszcze spolszczenia, przynajmniej tego nie widziałem. Ale dobrze, zaczynamy. Wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. No dobrze, mamy naszą przeglądarkę. Tutaj wpisujemy. Najlepiej w Google'ach, nie wiem kto tam co używa, ale w Google'ach. Najlepiej wpisujemy. Tche. Pirate. Ba. Y. I pokazuje nam się. Tche pirate bae kropka se. Tutaj, tu. No to naciskamy tu. Pewnie mi się będą strasznie długo strony ładować, ponieważ no fraps. Dobrze. Jest napisane przeszukaj pirata albo angielskie. Zależy jak kto tam ma. Naciskamy na gry, żeby było w każdym razie szybciej. I wpisujemy. F1 2014. Piszemy Nosteam. Nosteam. Naciskamy przeszukaj pirata. Nieszczęśliwy traf, jeśli no najlepiej nie. Przeszukaj pirata. Pokazuje się tylko jedna rzecz. Tak więc naciskamy na to i naciskamy Get this torrent. Get this torrent. Tu, tutaj tak. O. Naciskamy na to. No tak. Jeszcze na koniec tego nagrania to jeszcze nagram jak zainstalować program uTorrent. Chociaż to jest łatwe, no wystarczy wpisać uTorrent w Google na przykład, no i macie już spoko. Piszecie uTorrent. No i tak w systemie, czy skądś tam, gdzie chcecie. Ja to mam F1 2014 zainstalowane. Znaczy nie zainstalowane, tylko pobrane. Dlatego właśnie takie coś mi się wyświetla. Ale normalnie to właśnie powinno pokazać, gdzie to zapisać. No dobrze, krzyżyk. No jak to już wtedy będziecie chcieli zapisać, to tak, macie F1 2014, naciskacie, jeśli właśnie zaczyna pobieranie, naciskacie na to prawym przyciskiem myszy, wykorzystanie łącza, naciskacie wysokie, no, i przy każdym z tych plików tutaj, naciskacie prawym przyciskiem myszy i priorytet wysokie. Tutaj też. No najlepiej tak zrobić. Nie muszą być chyba wszystkie, ale najlepiej tak zrobić. I tu też. Ja też mam wszystko ustawione i mam już pobrane. Jeśli wam się już pobierze, wróćcie do tego filmiku. No dobrze, teraz to możemy zamknąć. I wchodzimy w miejsce, gdzie zapisaliśmy nasze F1 i tutaj właśnie są te wszystkie pliki, które mi się pobrały. Coś na chwilę lagowało, ale to wszystko już spoko. Włączamy ten plik. Jak coś wam nie będzie się włączać, to się nie bójcie, ponieważ to trzeba trochę zaczekać. Tak było w F1 2013, pamiętam. No. No i właśnie, włączamy to, tam jest jakaś instalka, zapisujemy to i instalujemy. No chyba nie muszę nikomu pokazywać. No dobrze. I wtedy... Wtedy co? Stop. I wtedy pojawia nam się właśnie... Na pulpicie taka oto ikonka F1 2014, to wam się pojawia, możecie to usunąć. I gramy w to, nie? No.
Tak więc to jest też taka zapowiedź mojej serii F1 2014. No i dobrze, no jak mówiłem z tym utorrentem, to jest taki program, po prostu wpisujecie u, ty, razem, u, ty, o, ry, ry, n, ty, spacja, dom, lat, no i już pierwszą propozycję, czy drugą naciskacie, no i pobieracie i to nie wiem, czy to by było takie trudne. No i teraz jeszcze pokażę, że to ogólnie działa ta gra, tak więc odpalamy. Już widzimy, że coś tam działa. No i jak widać, działa dość bardzo dobrze. Oprócz tego, że jest angielska wersja, no i nie ma multiplayera, ale co tam. Tutaj właśnie reklama oczywiście. W 2013 była taka podobna, tylko że było trochę inaczej. No i jest, działa nam ta gra. Widzimy. Welcome to Formula One 2014. Tak, także nas wita właśnie ten jakiś tam komentator, czy ktoś z F1 2014. No dobrze, tak więc wyłączamy. No dobrze, ja już się będę żegnał, tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, itp., itd.